Siemka Tomka, witam was na kolejnym odcinku ze Star Wars: Galaxy of Heroes. Dzisiaj, cóż, kończy się Conquest i jak my wyglądamy w tym miejscu? No zobaczmy, wyglądamy tak, że mamy całkiem przyzwoitą skrzyneczkę. Udało się zdobyć, tak macie tutaj pasek, za 235 punktów. No troszkę dalej jeszcze poszedłem, a mianowicie wystarczyło mieć wszystko na granaty. Tak, na te thermal detonators. Czyli wszystko sobie tutaj włożyłem w ten damage over time, przyspieszenie, dodatkowe i takie inne pierdoły, które powodują, że dużo debuffów się nakłada na przeciwników, a razem z tym strasznie dużo tych detonatorków pada. No i dzięki temu walki wyglądają mniej więcej tak, że przeciwnicy się sami o mnie zabijają. Czyli możemy sobie wejść w jakąś przykładową walkę, wrzucić sobie tutaj Mandalorian, którzy mają po prostu dużo życia, odpalić sobie taką walkę i generalnie to powinno pójść na autoplayu, bo oni będą mieli tyle tych detonatorów, że sami się zabiją. O, zobaczcie, on sam zaczynając rundę już ma cyk 3 detonatory, a jeszcze ja zadając damage tym miśkom, o, pyk, 21 detonatorów, 42. 75 debuffów ma w sumie i plus 30 damage over time. Zobaczcie, jak te miśki, jak jakiś dostanie ode mnie dipsa, to jak on dostaje tych detonatorów. I co to powoduje? Że po prostu one się same zabijają. Także tak mniej więcej wyglądał Conquest, kiedy się powkładało dużo tych detonatorków, nie? Powkładało się właśnie w ten sposób. Pam! I miśki same wybuchają. Tak naprawdę 90% damage'a, które dostają, to jest właśnie z tego damage over time i z tych detonatorów. Także teraz tylko czekać, jaką nagrodę za to dostanę. Troszkę porobiłem tych challenge'y, tych wyzwań tutaj 2 na 3, czy tutaj na przykład 3 na 5. Nie dałem rady wszystkich, no niestety, jeszcze za słaby jestem na to, ale troszkę się udało wykręcić. Także czekamy na nagrodę. I w ten oto sposób skończył się Conquest. Conquest, który dał, mam nadzieję, sporo. Zaraz zobaczymy. Czy tutaj z Conquestu są nagrody? Nie. Jest i on. Conquest Rewards. Dostaliśmy 10 fragmentów do Boba Feta, tego nowego Boba Feta. 5 fragmentów do Maula. I aż 40. No wiecie, do relików. Fragmenty 40. Tych podstawowych. Ale zobaczcie, tutaj całkiem sporo złotych. Także to na pewno się przyda. No i tutaj po 15. Ok. 3 zety. 8 omegi. No i 40 aż tych materiałów, które tak bardzo... No i tutaj 20 materiałów, które tak bardzo mi są potrzebne do upgrade'owania modów. No dobra. Tutaj cyk, także możemy sobie zerknąć teraz za to, czy sobie coś konkretnie zupgrade'ujemy. Myślę, że Vader coś tam powinien móc. O, jest. Jest i Vader. I tutaj damy sobie radę coś podciągnąć. A, tutaj już tych kolejnych nam brakuje, więc tutaj sobie już odpuścimy. No dobra, jeszcze tutaj sobie pykniemy. No i pięknie. Dalej będą nam potrzebne? Będą. No to nie ruszam. Niestety to jest ciężko znaleźć. Tak, z challenge będę się to robić, no nic. No w każdym razie już fajnie to wygląda na takim Vaderze, gdzie te mody są już prawie najlepsze. To jeszcze ten złoty. A, no to tego nam tylko brakuje tak naprawdę. Na złoty już sobie podciągniemy i Vaderek tutaj będzie miał wszystko na maksa z modów. Pierwsza postać. No w każdym razie... no Conquest jest naprawdę spoko. Strasznie dużo tutaj można zyskać, tylko trzeba mieć dużo takich mocnych składów, żeby się dostosowały do naszych przeciwników. No ja trafiłem na Malaka i po prostu nie. Po prostu dalej już nie mogłem przejść niestety. No nic, w każdym razie dzięki wam, że wpadliście dzisiaj, trzymajcie się, no i do zobaczenia na kolejnym odcinku.